Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Majówka nie rozpieszcza, prawie wszędzie spadł śnieg, dlatego lecimy do Izraela, żeby mieć trochę słońca. Jesteśmy w hotelu Notre Dame Center. Jest przepiękny, taki... No wygląda to też, powiem wam, w środku, jakby to było zrobione w jakimś starym klasztorze, może czy coś, nie wiem. W każdym razie nasz pokój jest... Tutaj idzie ta latarnia w zasadzie, na tarasie. Idziemy zobaczyć Ścianę Płaczu. I powiem wam, że tak, już jest ta pora, kiedy wszyscy się modlą, a że jest to miasto, które no jakby jest na styku trzech religii. Bardzo to widać i słychać. Co widzicie teraz za mną, to jest właśnie Ściana Płaczu. To jest wyjątkowe miejsce dla Żydów, które na pewno warto zobaczyć, kiedy przyjeżdża się do Jerozolimy. Żeby się tutaj dostać, musicie przejść kontrolę, taką jak na lotnisku prawie. Dużo lżej to wszystko tutaj działa, ale kontrola jest. Sprawdzają torby, przechodzą one przez skaner, wy też. Także wszystko odbywa się z naprawdę dużym naciskiem na bezpieczeństwo. Słuchajcie, tutaj za tym płotkiem, który widzicie, właśnie są mężczyźni, a tamte są kobiety. I z tego, co widziałam, turystki wchodzą i robią zdjęcia. Ja zrobiłam z daleka. Nie zamierzam tam wchodzić bardziej, bo wychodzę z założenia, że jednak no, należy szanować to. To jest ich religia, nie moja. I popatrzyłam sobie na to z zewnątrz, pokazałam wam i myślę, że to wystarczy. Jesteśmy teraz na murze, Starego Miasta Jerozolimy i zobaczcie, jakie to są widoki. Coś fantastycznego. Uwielbiam. Zobaczcie, jakie piękne jedzenie. I do tego mamy pitę. To jest przystawka. Nie wiem, czy my cokolwiek będziemy w stanie w siebie wmusić po zjedzeniu tego. Wybieramy się właśnie na Golgotę. Planujemy przejść całą drogę krzyżową. Zobaczymy, jak będzie, bo nie wiem, czy będziemy w stanie ją tak łatwo znaleźć. Nie mamy żadnej zorganizowanej wycieczki ani nic, więc idziemy zupełnie sami. A za mną widzicie nasz hotel za dnia. Wybierając się do Jerozolimy, koniecznie ubierzcie wygodne buty, bo tutaj jest bardzo ślisko i bardzo często jest pod górkę albo w dół. Jesteśmy w drodze na Golgotę i powiem wam, że jak widać, jesteśmy aktualnie w takim miejscu na targu arabskim. Ale jest okej, nikt nas nie zaczepia póki co. Naprawdę. Chcę to, chodzę do stoiska, nie chcę to nie i tyle. Także myślę, że to jest bardzo w porządku. Słyszałam gorsze rzeczy, dużo Żydów się dzieją, także jest okej. O tej porze dnia już jest bardzo, bardzo dużo ludzi. W ogóle ludzie w Jerozolimie wstali bardzo, bardzo wcześnie, a już przed godziną 8 pani sprzątaczka pukała nam do pokoju hotelu. Natomiast wszyscy bardzo wcześnie poszli spać, kiedy o 22 wczoraj spacerowaliśmy, no to już tak naprawdę nikogo na ulicy nie było, oprócz turystów. Teraz jak się wyjdzie poza mur, to widok jest taki. Zobaczcie. Śmieć na śmieciu. Na ulicy za mną jest zaparkowane dosłownie kilkadziesiąt autobusów. Bo jak wiecie, do Jerozolimy przyjeżdża bardzo dużo wycieczek zorganizowanych. I te wycieczki często są oprowadzane przez lokalnych przewodników. I to, co słyszałam od znajomych, którzy w takich wycieczkach uczestniczyli, to to, że ci przewodnicy bardzo często, będąc w miejscach uznawane przez religię chrześcijańską za święte, nie mówią, że to tutaj urodził się Jezus, to tutaj żyła Maria, to tutaj Jezus został przybity do krzyża. Tylko mówią, że to prawdopodobnie to miejsce i być może wydarzyło się tutaj, być może nie. Tego nie wiemy. Właśnie znajdujemy się pod domem, w którym prawdopodobnie urodziła się Maria, Matka Jezusa. Tutaj można wejść do środka i zwiedzić, czego my dzisiaj nie zrobimy, bo jest za dużo ludzi, a nie jest to dla nas jakby koniecznością.
teatru, który został budowany przy kościele, w miejscu, w którym kiedyś była Golgota. Jednak nie wszyscy się z tym zgadzają, także nie do końca wiadomo, czy to miejsce, czy nie to. No niemniej jednak doszliśmy do punktu docelowego dzisiejszego dnia. Powiem wam, że samo wejście jest bardzo spokojne, można naprawdę... Nie trzeba się kompletnie stresować. Moim zdaniem nikt za bardzo nie zaczepia. Jedyny minus jest taki, że jest bardzo dużo ludzi, jest po prostu ciasno, ale nie jest ani jakoś bardzo wysoko, ani nic z tych rzeczy. Moje wrażenia ze spacerowania po tej części Jerozolimy, starej Jerozolimy, są takie, że części arabskie pachną arabskimi przyprawami. Części chrześcijańskie pachną mirrą. Bardzo specyficzne doświadczenie i bardzo ciekawe. Zanim przyjechałam do Jerozolimy, to wydawało mi się, że stara Jerozolima, ta część, która jest za murem, to są głównie miejsca kultu oraz stragany, na których będą mnie naciągać na wszystko. Tak wynikało z opisów, które czytałam w internecie i ze zdjęć czy filmów, które oglądałam przed wyjazdem. Ale powiem wam, że troszeczkę się zaskoczyłam, ponieważ jest tam bardzo dużo miejsc, w których normalnie mieszkają ludzie. I stara Jerozolima jest podzielona na cztery główne dzielnice. Jest to dzielnica chrześcijańska, dzielnica żydowska, muzułmańska oraz ormiańska. Wczoraj przespacerowaliśmy się wieczorem przez starą żydowską dzielnicę i powiem wam, że robi ogromne wrażenie, ale nie kręciłam dla was nic, bo powiedzielibyście, że to są po prostu zwykłe, wąskie uliczki, albo może niezwykłe, bo trochę inne niż u nas i kamienne. Ale jednak wąskie uliczki, a każda taka sama. Ale to miejsce na żywo robi naprawdę bardzo duże wrażenie, kiedy się po nim spaceruje, więc serdecznie je wam polecam. Jadąc do Jerozolimy z lotniska widzieliśmy Maca, ale nie był to taki Mac wyjątkowy jak tutaj. Jak możecie zauważyć, jest to koszerny McDonald's. Wybraliśmy coś, co się nazywa Focaccia Bar i będziemy jeść jakieś dobre rzeczy stąd. Także pokażę wam, co wybraliśmy. Wybrałam do spróbowania wino ze wzgórz Golan. Powiem wam, że jest bardzo dobre. Także będę szukać butelki, żeby zabrać do domu. Moja focaccia przeszła na śmiesznie oczekiwania, wygląda jak wielka pita. A tutaj bakłażan. Jedzenie było bardzo pyszne, ale powiem wam, że zaskoczyły mnie bardzo ceny w Jerozolimie, bo jest bardzo drogo. Ja pytałam na forach ludzie pisali mi, że za czteroosobową rodzinę w Izraelu płacili około 200 zł, czyli 200 szekli, bo to jest no powiedzmy prawie 1:1, ale nie do końca. W Izraelu jest trochę drożej, o tak wam powiem. Wydaje mi się, że nie wiem, oczywiście da się zjeść taniej w jakichś budkach czy coś. Wybieramy w miarę takie bary, wiecie, no bary po prostu takie zwykłe, nie że jakieś tam fancy, nie wiadomo co. Ale jest moim zdaniem dość drogo. Taki przykład, lampka wina 26 szekli kosztowała. I to była najtańsza, bo było dużo droższe wino. Czyli 26 zł, to sporo. W ogóle tutaj się bardzo dużo wyrzuca resztek jedzenia i... Hej, nie bój się maluszku. Nie. Oj. Co krzyczysz na kolegę? Jak widzicie, wszystkie koty tutaj są takie biedne, takie chore trochę. No strasznie przykro, po prostu wszystkie bym wzięła do domu. Tutaj nawet w sklepach jest drogo, nie byliśmy w jakichś turystycznych miejscach. Byliśmy po prostu kupić wodę i kupić, wiecie, kole, takie rzeczy do picia, coś po prostu, żeby mieć w pokoju. I przykład, dwie wody mineralne, takie 1,5-litrowe, plus dwie puszki Coca-Coli kosztowały 29 szekli. Tak samo wczoraj kupiliśmy dwie wody, jedno piwo i tyle chyba. I w innym sklepie kosztowało 31 szekli. Także to jest moim zdaniem bardzo dużo. No kurczę, w Polsce macie wodę za 3 zł, taką wiecie, dużą, a nawet taniej pewnie. Opuszczamy właśnie Jerozolimę i udajemy się nad Morze Martwe. W tym momencie
że ta część jest bezpieczna, ponieważ jest pod nadzorem Izraela, więc nie mamy się czego obawiać, no to wierzymy im. Pokażę wam zaraz widoki, ale zanim, to chciałam wam jeszcze powiedzieć na tak króciutko wrażenia z hotelu. Byliśmy w hotelu Notre Dame Center w Jerozolimie, spędziliśmy tam dwie noce. Zalety, bardzo dobra lokalizacja, ogólnie bardzo ładny wygląd całego tego miejsca. Bardzo fajna restauracja z przepięknym widokiem. No i my mieliśmy pokój z tarasem, który też był bardzo fajny. Natomiast wady, no to zdecydowanie cena, bo był dość drogi. A oprócz tego bardzo nieładny zapach z łazienki. Nie wiem, to chyba coś z kanalizacją po prostu, ale bardzo brzydko pachniało cały czas w pokoju, przez to też. Czy się zainteresujecie tym hotelem, to już wasza decyzja. Jedziemy dalej. Znajdujemy się właśnie przy Parku Narodowym i przy miasteczku El Gedi i tutaj planowaliśmy pójść nad Morze Martwe, ale uznaliśmy, że jednak pojedziemy kawałeczek dalej, gdzie są jakieś takie miejsca specjalnie przystosowane do tego, bo tutaj są, ale trzeba iść taki kawał drogi, a uwierzcie mi, że jest tak masakrycznie gorąco, że uznaliśmy, że lepiej się przyjechać i po prostu na luzie sobie, tym bardziej, że nie mamy za dużo czasu, więc jedziemy dalej. Dotarliśmy do En Bokek i to jest takie miejsce, które jest, można powiedzieć, sztucznie stworzonym miasteczkiem turystycznym przy Morzu Martwym i tak naprawdę głównie tutaj można korzystać z plaż, ponieważ w innych miejscach po prostu nie można sobie tak po prostu zejść do morza. I tutaj ogólnie jest bardzo dużo hoteli, podejrzewam, że dużo jakichś wakacji inclusive się tutaj robi czy coś. Ale jest również takie miejsce, gdzie jest po prostu plaża, gdzie są takie, jak widzicie za mną, małe sklepiki, małe knajpki, gdzie można sobie po prostu spędzić dzień. Także my taki plan na dzisiaj mamy, pokażę wam tutaj okolice i tyle. Właśnie tak sobie z Pawłem rozmawiamy, że śmiesznie wyglądają te hotele na środku pustyni i naprawdę to, wbrew pozorom, to naprawdę nie jest duża całość i to bardzo dziwnie wygląda. No Vegas też tak jest, ale Vegas to się tak nie rzuca w oczy, bo jednak no tam jest takie typowe duże miasto, nie? A tutaj wszystko jest takie sztuczne i to po prostu widać. No to żegnam was z Nadmorza Martwego i widzimy się w następnym odcinku w Tel Awiwie. Cześć!